Oczywiście ci z Was, którzy się interesują, pewnie wiedzą, że Justice League miało masę problemów, jeżeli chodzi o tworzenie tego filmu. Zmienił się reżyser, Zack Snyder, który był reżyserem pierwotnie, który nadal tutaj jest wymieniany jako główny reżyser. No, niestety musiał odejść z powodów prywatnych. Przejął stery Joss Whedon, człowiek odpowiedzialny za pierwsze dwie części Avengers. I to widać, że to jest film dwóch różnych wizji, które zostały zszyte ze sobą i bardzo rozchodzą się na tych szwach, bardzo, bardzo się to rozchodzi, ale mimo wszystko ten szew nie pęka. Tak jak mieliśmy na przykład w przypadku Łotra 1, no jest masę scen, które znalazły się na zwiastunach tego filmu, a których w samym filmie nie ma. Więc no tutaj widać potężne dokrętki, potężną zmianę wizji gdzieś całego filmu w trakcie jego realizacji. I to po prostu bije nam z ekranu i widzimy, że czegoś brakuje w niektórych momentach, albo coś na przykład no, nie do końca wpasowuje się w to, co było chwilę wcześniej. Ale mimo wszystko ten film stoi tymi bohaterami, co mnie bardzo ucieszyło. Ale zanim do bohaterów, to może skrót fabularny. Nie będzie tutaj oczywiście spoilerów w tym filmiku, nakręcę oddzielny, gdzie już sobie pogadamy, co się właściwie ze spoilerami działo w tym filmie. Więc fabuła to jest po prostu dno. To jest najprostsza fabuła, jaką można wymyślić. Przylatuje główny zły, czy tam teleportuje się skądś. Jest brzydki strasznie, nazywa się Steppenwolf, jest zrobiony cały komputerowo w CGI-u, wygląda przeokropnie, gada bzdury i on przybywa na Ziemię, żeby Ziemię podbić, więc Batman zbiera drużynę, żeby go pokonać. Koniec fabuły. No dobrze, ale przejdźmy do tych bohaterów. Więc mamy Batmana, który zbiera tą ekipę i powiem Wam, że pomimo tego, że Ben Affleck wygląda świetnie w roli Batmana, on naprawdę prezentuje się na ekranie jako ten Batman, wygląda po prostu bardzo dobrze, wygląda kozacko jako Batman, to w tym filmie jest całkowita zmiana charakteru w stosunku do Batman v Superman, co jest oczywiście dużym plusem, bo w Batman v Superman Batman był idiotą, totalnym debilem, a tutaj no, wykazuje się on jakimiś tam jednak, wiecie, potrafi on dedukować, nie wiem, wyciągać jakieś wnioski, więc super, mega improvement w porównaniu do wcześniejszego filmu, ale jest parę takich scen z Batmanem, które są wręcz no, niepasujące mi do charakteru tej postaci, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te zmiany z poprzedniego filmu, no to no, są takie trochę dziwne niektóre dialogi między nim a innymi bohaterami, ale to się pojawia tam kilka razy w filmie i to widać, że tutaj chyba nowy właśnie reżyser próbował dorzucić jakiś dowcip, co niekoniecznie do Batmana moim zdaniem pasuje. Kiedy patrzyłem na zwiastuny, postać Cyborga wydawała mi się najmniej interesująca. No bo właściwie, wiecie, no nic w tych trailerach jakby nie wynikało, kim on jest, co on właściwie będzie w tej ekipie robił, poza tym, że jest wielkim robotem, który potrafi zhakować wszystko. Więc no, nie przekonywała mnie ta wizja, ale w samym filmie, o dziwo, mamy tutaj jakiś problem Cyborga, tak? Musi się on oswoić z tym, czym i kim się właściwie stał. I wyszło to naprawdę dobrze. Aktor, który się w niego wcielił, no oczywiście nie ma za dużo czasu ekranowego, ale jak na to, co mu zaoferowano, co dostał, to jestem naprawdę zadowolony. Wonder Woman to jest Wonder Woman. Jeżeli polubiliście Wonder Woman w jej solowym filmie, no to tutaj jest to kontynuacja właściwie tej samej bohaterki, więc mówię, ja ją już polubiłem wcześniej, więc nie miałem tutaj problemu, żeby lubić Wonder Woman dalej. O dziwo, w tym filmie ma więcej do zrobienia niż tylko, wiecie, krzyczeć i rzucać się na każdego z mieczem, więc i tak to jest plus jak na to, że film trwa 2 godziny, a ma do przedstawienia naprawdę masę nowych postaci. Jason Momoa w roli Aquamana to jest, powiem Wam, że jeden z moich faworytów w ogóle tego filmu. Dostał bardzo mało na ekranie, bardzo mało, ale tą swoją charyzmą ten aktor po prostu no, mnie rozwala. No, po prostu ja go polubiłem już nawet po zwiastunach i dużo osób mówiło, że o, to będzie tylko koleś, co będzie krzyczał yeah, albo my man, albo yo, czy coś takiego. Tak nie jest. Też to jest i moim zdaniem to jest fajne i cool i wypadło to moim zdaniem, nie wiem, no jakoś
Lubię w ogóle aktora, Jasona Momoa, jakoś koleś mi się wydaje takim, wiecie, kolesiem, który jednocześnie może cię przytulić, a z drugiej strony może ci głowę urwać, bo go wkurzyłeś. Więc on w roli Aquamana naprawdę jest jednym z moich faworytów. No i nie mogę się doczekać jego solowego filmu przez to. Jeżeli chodzi o Ezra Millera w roli Flasha, to powiem wam, nie byłem przekonany do tego castingu. Uważam, że to jest utalentowany aktor i okej, ale jako Barry Allen? No niekoniecznie. I to jego śmieszkowanie było też takie trochę dziwne, słabe w tych trailerach. Ale Ezra Miller się broni. To nie jest Barry Allen, którego możecie znać z komiksów, czy chociażby z serialu The Flash. To jest zupełnie inny Barry Allen, ale ja jakimś może wielkim fanem właśnie Flasha nie jestem, przez to łatwiej mi było tą zmianę jakby charakteru tutaj przełknąć, ale rozumiem, jeżeli ktoś na przykład jest dużym fanem Flasha i gdzieś te zmiany mu nie przypadną do gustu. Mimo wszystko Ezra Miller większością tych swoich dowcipów jednak są one trafione. Jest kilka strasznie przestrzelonych, oj tak wiecie, tak było trzy długości przestrzelonych, ale jest pewna scena na sam koniec filmu, która no, po prostu daje ci banana na ryju właśnie dzięki Flashowi. No i no tutaj malutki spoiler, ale dla tych, co nie wiedzą, pojawia się w tym filmie Superman. I Superman jest super. Nareszcie dostaliśmy Supermana, na którego jak patrzysz, to nie chcesz sobie podciąć żył, bo jest taki smutny i przygnębiony. Nareszcie, ile to trzeba było czekać. Ale żeby pogadać o Supermanie, no to by musiały być spoilery, więc ucinamy temat tutaj. Jakbym ogólnie podsumował ten film, bawiłem się na nim bardzo dobrze. Widziałem te wszystkie błędy, te wszystkie cięcia, tą znikomą, wręcz pretekstową fabułę, oczywiście. Ale rzeczy, które z drugiej strony widziałem na ekranie, no jakoś tak mnie przyciągały do tych bohaterów, że chciałem zobaczyć, co będzie dalej w tym filmie. I chyba będzie to taki film, który będzie moim takim guilty pleasure, bo wiecie, to taki film, który wiesz, że jest słaby pod względem tym filmowym, realizacyjnym. Efekty specjalne w tym filmie słabiutkie. Muzyka za to naprawdę, naprawdę dobra. Od dawna w filmie DC nie słyszałem tak dobrej muzyki oryginalnej, a nie po prostu zerżniętej, wiecie, z najlepszych kapel rockowych i wrzuconych, jak miało to miejsce w Suicide Squad, gdzie ktoś po prostu puścił playlistę najlepsze hity lat 80. Nie, tutaj jest naprawdę fajnie skomponowana muzyka. Nawet motywy z klasycznych Batmanów czy Supermanów się tutaj pojawiają, więc naprawdę robi to wrażenie. Ale jeżeli chodzi od strony tej technicznej, wizualnej, jest słabo. Jest padaka i po prostu czasami nie wierzysz, że film za takie grube pieniądze może mieć takie efekty specjalne. No ale jakby zrzucam to na garb tego, że no był on dokręcany, te sceny właściwie niedawno były dokręcane i trzeba było wyrobić się na tę premierę. No, ale to nie usprawiedliwia oczywiście tego filmu, no efekty są słabe, ale dzięki tym bohaterom, dzięki właśnie Flashowi, Wonder Woman czy Supermanowi naprawdę chciałem zobaczyć, co będzie dalej i chciałbym zobaczyć kolejne Justice League z tą samą obsadą, z tymi samymi bohaterami, może dorzuciliby jakichś kolejnych. No ale zrealizowanych już wiecie, z jakąś taką pełną wizją. Niech Joss Whedon weźmie się za to, ale od początku do końca. Ale czy będzie mu dane? Zobaczymy, jak ten film wyjdzie w box office. Coś przypuszczam, że może być klapa, że ludzie już są zmęczeni tym DC Universe i nawet to ogłoszenie tych zmian no, dla przeciętnego Kowalskiego nic nie znaczy, bo on widział poprzedni film Batman v Superman, widział Suicide Squad i po prostu już będzie miał dosyć i może olać ten film. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, jak wam się podobało Justice League. Bez spoilerów, spoilerami pogadamy sobie za kilka dni. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego filmu tyle radości, ile ja wyciągnąłem, bo powiem wam, że no nie spodziewałem się, jakoś się nahypowałem na ten film, ale nie spodziewałem się nic dobrego, a mimo wszystko potrafiłem z niego wyciągnąć coś dla siebie, tak? Jest tutaj bardzo dużo scen, które są wyjęte z komiksów, ale nie tak jak w Batman v Superman, tylko no one są gdzieś wplecione w ten jednak, w tą jednak fabułę, czy w te dialogi, więc dla osoby, która czytała za dzieciaka te komiksy i kojarzy te sceny właśnie z kart TM-semików, no to ja się po prostu rozpływałem. Dzięki wielkie, kłania się Ormando. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobało, zostawić łapkę w górę. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam cię serdecznie. No i co? Trzymajcie się. Come together.